Lech po porażce z Rakowem Częstochowa ponownie stracił fotel lidera na rzecz Pogoni Szczecin. Teraz kolejorza czeka mecz z teoretycznie słabszym rywalem, Wisłą Kraków. Maciej Skorża zapowiedział zmiany w składzie. Jedna z nich może dotyczyć obsady bramki. Nie mam w zwyczaju mówić o personaliach przed meczem zbyt wiele albo w ogóle, dlatego ograniczę się do takiego stwierdzenia, że w stosunku do meczu z Rakowem planuję dokonać kilku zmian w zespole. Jeżeli chodzi o pierwsze jedenastki Raków kontra Wisła Kraków. Także parę zmian w zespole planuję zrobić. Patrząc na tabelę, Wisła nie wydaje się być groźnym rywalem. Klub z Krakowa zajmuje przedostatnie miejsce i w tym roku w lidze jeszcze nie wygrał meczu. Z Termaliką, czyli ostatnią drużyną w tabeli, skończyło się na 5-0 dla kolejorza. Nie sądzę, żeby Lech zdemolował Wisłę w Krakowie. Raczej odniesie planowe zwycięstwo, ponieważ różnica umiejętności, różnica klasy między tymi drużynami jest w tej chwili wielka. Lech walczy o mistrzostwo i jest uważany za głównego faworyta, a Wisła ma potężne problemy organizacyjne nie tylko i będzie się do końca prawdopodobnie biła o historyczny spadek z Ekstraklasy. Ta walka trwać będzie prawdopodobnie do końca sezonu. Wisła ma zaledwie punkt mniej od będącej ponad strefą spadkową Warty Poznań. Lech wydaje się murowanym faworytem niedzielnego spotkania. Nie, ja nie chcę w ten sposób podchodzić do tego faworyt, mecz pułapka i tak dalej. Jedziemy tam po 3 punkty i to jest nasz cel, to chcemy zrobić. A jak będziemy ten mecz nazywać, to jest dla mnie sprawa kompletnie drugorzędna. Dla mnie kluczową rzeczą jest po prostu odniesienie tam zwycięstwa. Początek meczu w Krakowie o godzinie 17:30. Lech nie może sobie pozwolić na kolejną stratę punktów, jeśli chce walczyć o mistrzostwo.